Bitwa o Anglię toczyła się od lipca do października w 1940 roku. Anglia odrzuciła propozycję pokojową Hitlera, co było powodem bitwy. Na Londyn nadleciało 500 niemieckich samolotów, które w pierwszej kolejności bombardowali angielskie porty, lotniska, zakłady przemysłowe, szpitale. W obronie Anglii walczyli również polscy piloci z Dywizjonu 303. Dywizjon 303 był najlepszą jednostką myśliwską II wojny światowej. Anglicy nie wierzyli w siłę polskich lotników, bo należeli do rozbitej armii. Dzięki pomocy polskich pilotów tę bitwę Anglia wygrała. Była to wielka porażka Niemców w czasie II wojny światowej.